Szanowni Państwo, szanowni Nordic Walkerzy, wszystkie informacje, które potrzebujecie, żeby wystartować w zawodach Nordic Walking w Wejherowie, znajdziecie na naszych stronach, na stronie facebookowej również, na plakatach, które są, ale gwoli przypomnienia, nie będzie to tak jak zwykle, kiedy nasze miasteczko jest razem z metą i startem. Otóż spodziewając się różnych warunków pogodowych, rozdzieliliśmy miasteczko od mety i startu. Otóż teraz jesteśmy przed szkołą podstawową numer 6 na ulicy Śmiechowskiej 36. Tutaj można zaparkować. Pokażemy Państwu, gdzie to są miejsca parkingowe. Natomiast całe uroczystości również odbędą się tutaj w tej szkole. Więc tak, przypominam, rejestracja, pobranie pakietów startowych, pobranie numerów, również z chipami, to wszystko szkoła podstawowa numer 6, jeszcze raz powtarzam, Śmiechowska 36. Są tutaj miejsca parkingowe, są też ulice, na których będzie można zaparkować samochody. Ponad 250 osób wystartuje w naszych zawodach. Już w tej chwili wiemy, że jest to pewnego rodzaju sukces, zważywszy na to, że te zawody w części miały odbyć się na Ukrainie. Jak Państwo wiecie, z powodów zupełnie niezależnych i od Ukraińców, i od całego cywilizowanego świata, te zawody tam się odbyć nie mogą. Więc zdecydowaliśmy się i dzięki uprzejmości władz Wejherowa finał Pucharu Polski oraz mistrzostwa w półmaratonie odbywają się na wspaniałych górkach morenowych wokół miasta Wejherowa, a konkretnie na ulicy Roszczynialskiego 6. Żeby było łatwiej trafić tam, to wejherowianie wiedzą, że to jest dawna leśniczówka. Zresztą obiekt trudny do pomylenia z czymkolwiek innym, czerwona zabudowa, i tam będzie start i meta. Przypominam, odbiór pakietów, szkoła podstawowa numer 6, ulica Śmiechowska 36. Do tego start i meta Roszczynialskiego 6. To jest około 500 metrów od szkoły podstawowej. Piękna okolica, no i niezwykle wymagająca trasa, która wiedzie po Morenie Czołowej tutaj w wzgórzach wejherowskich. Ta trasa, chciałbym parę słów o niej powiedzieć, ona jest też bardzo wymagająca. To jest, jak to mówią nieraz trenerzy, to jest trasa, która robi robotę. Ponad 1300 metrów będziemy się wspinali na duże przewyższenie, następnie kawałek płaskiego terenu, do tego dość gwałtowne zejście i znowu powrót około 700 metrów pod górę, znowu zejście około 1000 metrów i na dobitkę na sam koniec, dla najbardziej wytrwałych, 120 metrów pod bardzo dużym kątem górka, po czym już tylko płasko, a właściwie nawet z górki do samej mety. Więc jak widzicie, gwarantowany interwał, gwarantowane podejścia, zejścia, czego się wielu ludzi nie spodziewa tutaj na wybrzeżu. Jadąc na wybrzeże, myślimy, że będziemy mieli trasę płaską. Bardzo rozmaicony temat, bardzo rozmaicona trasa, treningowo interesująca, ale sportowo jeszcze bardziej. Co za tym idzie, będzie bardzo dużo podejść i zejść. Jak wiecie Państwo, łatwo wtedy popełnić błędy, różnego rodzaju błędy techniczne, które będą bardzo, bardzo surowo oceniane przez sędziów. I tym się w ogóle nie przejmujmy, bo ta surowość sędziów będzie też dotykała każdego zawodnika, nie wybranych zawodników, jak to nieraz w niektórych środowiskach bywa, ale każdego. Nad tym wszystkim, co jest fenomenem po raz kolejny stosowanym przez naszą organizację, jest to, cztery organizacje przysłały swoich sędziów, jest tych sędziów 11, czyli praktycznie bardzo gęsto obstawiona trasa sędziami z 11 sprawiedliwych, którzy będą Was oceniali, będą po prostu na protokołach nanosili wszelkie błędy. Te błędy skutkują, jak Państwo wiecie, kartkami żółtymi. Każda kartka ma swoją wagę, jeżeli chodzi o również czas karny. To wszystko znajdziecie w regulaminie. Proszę się tym nie przejmować, bo ci sprawiedliwi będą sprawiedliwie działali wobec wszystkich zawodników, tak? I tych, którzy przyszli pierwszy raz na zawody, bo jest bardzo dużo takich osób, i tych, którzy mają już
niezwykłe doświadczenie i wiedzę na zawodach oraz również naszych gości z zagranicy, którzy tutaj będą kończyli finał Pucharu Europy ENWO. Jeszcze raz tylko chcę przypomnieć, że ENWO jako pierwsze w Europie zrobiło cykl. W tym cyklu, który nazywa się Puchar Europy, brało sporo krajów, potem z uwagi na różnego rodzaju zawirowania na wschodniej ścianie odpadła Rosja, odpadła Białoruś, prawda, została Ukraina, która w tej chwili nie mogła zrealizować swoich zadań. Realizujemy je tu, w Polsce, w Wejherowie. Dzięki temu Wejherowo jako miasto zyskuje raz na zawsze europejską trasę wspaniałą. Ja osobiście uważam, że jest ona jedną z najlepszych tras, jakie widziałem w Europie. Potwierdzają to sędziowie zachwyceni tą trasą, którzy ją budują. Więc proszę Państwa, wielkie święto. Bawmy się, popatrzmy na szkołę podstawową numer 6. Popatrzcie na leśniczówkę, którą tutaj nasz kolega Piotr zmontuje i pokaże Wam w obrazach. Pokażemy też drogę dojścia. Zapraszamy na odbiór pakietów, jeszcze raz przypominam, do pięknej szkoły podstawowej numer 6, na wspaniałą salę, na której trenują zawodnicy miejscowego klubu Tytani, prawda? Zapraszamy również po zawodach, po zakończeniu już rywalizacji, na uroczystości wręczenia pucharów, też na tą salę, tutaj właśnie do szkoły podstawowej numer 6. Mam nadzieję, że zostanie ona Państwu pokazana tu na filmiku. Pamiętajcie, miasteczko w szkole podstawowej numer 6 udostępnione przez władze miasta Wejherowa. Następnie start i meta w lesie, który jest częścią Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Jak już mówiłem wcześniej, trudna trasa. Piękna, trudna, szerokie dukty, ale o dużych przewyższeniach. Będziecie ją wspominali. To już jest europejska trasa, ona stanie się pewnego rodzaju standardem. Jeszcze raz zapraszamy do gościnnego Wejherowa, szkoła podstawowa numer 6, potem ulica Roszczenialskiego, meta start. Bawmy się dobrze.